Jest to najstarsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie w naszym regionie, o czym mowa o Dolnośląskim Kluczu Sukcesu, który Marian Piasecki, twórca Parku Miniatur Dolnego Śląska, otrzymał w Teatrze Miejskim Świdnicy. Dolnośląski Klucz Sukcesu jest to nagroda przyznawana przez kapitułę wyłonioną przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Co roku stara się ona uhonorować najbardziej spektakularne działania w każdej dziedzinie życia. Park Miniatur otrzymał to wyróżnienie w kategorii najlepszego przedsięwzięcia turystycznego. Jak powiedział nam twórca tego miejsca, było to długo oczekiwane wyróżnienie. Kiedyś w 2006 roku byliśmy już nominatami do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. W tamtych czasach może jeszcze nasze osiągnięcia ewentualnie nie były zauważone albo docenione, ale w każdym bądź razie już jako nominowani byliśmy na tej liście tych najlepszych. Dzisiaj muszę powiedzieć, że to są właśnie te 4 lata oczekiwań, żeby w końcu nam się spełniło. Wnioskodawcą o przyznanie Dolnośląskiego Klucza Sukcesu było miasto Kowary. Namówił mnie do tego burmistrz Gryfowa Olgierd Poniżnik. Ja się bardzo cieszę, że Park Miniatur otrzymał takie wyróżnienie z tego względu, że to jest tutaj wielka precyzja, to co Marian wykonuje. Naprawdę wielka precyzja w samym wykonaniu tych miniatur, ale wielka precyzja i dokładność w organizacji całej firmy, całego przedsięwzięcia. Esencja tego miejsca to jest, jakby to powiedzieć, całość. Mianowicie jak ostatnio również w pewnym artykule w fachowym czasopiśmie właśnie branży rozrywkowej o nas się wyrażono, mianowicie w tym parku funkcjonuje wszystko. To są przede wszystkim te wspaniałe miniatury naszych dolnośląskich zabytków, które są wykonane z taką dokładnością, którą się w Europie nie spotyka.